Dzień dobry, witamy w Urzędzie Marszałkowskim. Dziś na konferencji prasowej, podczas której zostaną podpisane umowy na budowę i modernizację dróg lokalnych na łączną kwotę 85 milionów złotych, a podpiszą je tak licznie zgromadzeni dzisiaj wójtowie, starostowie oraz przedstawiciele gmin, za co serdecznie Państwu dziękujemy, że jesteście z nami. Przedstawiciele zarządu, pan marszałek Artur Kosicki i pan wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. Witam. Panie marszałku, bardzo proszę o zabranie głosu. Państwo samorządowcy, panie marszałku, szanowni państwo, długo oczekiwany konkurs w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na modernizację, na przebudowę dróg lokalnych wreszcie został rozstrzygnięty. Ja dziękuję za wszystkie wnioski, które w tym programie zostały złożone. Niestety nie mogliśmy uzyskać takiej alokacji i takich środków, żeby móc załatwić wszystkie, które zostały pozytywnie ocenione, ale cieszymy się z tego, co mamy. Szanowni państwo, to jest 85 milionów, które trafi do was. To są pieniądze i drogi na te pieniądze, które będą służyły wam, waszym mieszkańcom. Dlatego bardzo się cieszymy, że wreszcie już możemy zamknąć ten etap realizacji naszego programu rozwoju obszarów wiejskich i przejść do nowej perspektywy finansowej. Niedawno bardzo dobra wiadomość, S8 w klasie 2x2 jako droga ekspresowa. Niedawno też informacje w sprawie dróg wojewódzkich, które podawałem, Wysokie Mazowieckie, Łapy z przejściem przez Łap. Też będziemy realizowali w nowej perspektywie. Mam nadzieję, że w pierwszym półroczu roku 2023 już będzie decyzja o dofinansowaniu, bo tak to kształtujemy. Także widać, dużo inwestycji będzie się działo w roku 2023. Ja dziękuję za te wszystkie wnioski, które państwo żeście złożyli. Tak jak powiedziałem, no szkoda, że tych pieniędzy nie wystarczyło dla wszystkich. Tak żeśmy się trochę przyzwyczaili w Urzędzie Marszałkowskim, że te wszystkie pozytywnie ocenione uzyskują dofinansowanie. No tutaj niestety już takiej możliwości nie było, ale jest fundusz wsparcia gmin i powiatów, są inne środki, są środki rządowe i mam nadzieję, że wspólnie jakoś zaradzimy i wspólnym staraniem będziemy dbali o to, żeby te wszystkie potrzeby zostały pozytywnie załatwione. Ja dziękuję Departamentowi Rolnictwa, pani dyrektor, panu marszałkowi za tą pracę, bo to niełatwy konkurs i niełatwe decyzje, ale mam nadzieję, że będą one służyły mieszkańcom województwa podlaskiego, waszych mniejszych miejscowości, tak, żeby naprawdę przejść do tej nowej perspektywy z nowymi wyzwaniami, bo tam jest też środków o wiele więcej, także między innymi skierowanych do państwa i mam nadzieję, że wspólnie będziemy to realizowali tak, żeby faktycznie nadgonić te wszystkie zapóźnienia, które jeszcze są, chociaż dużo wspólnie z państwem udało się zrobić, bo dzięki wspólnej pracy nie tylko zarządu województwa podlaskiego, ale zarządów powiatów, też państwa, wójtów, burmistrzów, no województwo podlaskie w tych wszystkich rankingach przesuwa się wyżej. To miło to widzieć i miło to oglądać, ale by tego nie było bez wspólnej naszej pracy. Waszej, naszej, bo my tylko też jesteśmy po to, żeby państwu pomagać, wy nam i tak jak państwo widzą, wspólnie możemy więcej. I to jest ważne w tej całej sytuacji. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Departamentowi za tą pracę, którą wykonał i szanowni państwo, zapraszam do korzystania z nowej perspektywy finansowej, gdzie środków będzie też około 90 milionów euro więcej. My tego wszystkiego nie skonsumujemy bez państwa. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zawsze ten sam problem niestety. Tak. Szanowni państwo, koleżanki i koledzy samorządowcy, cieszę się, że mamy okazję dzisiaj się spotkać i podpisać umowy w ramach programu budowy lub modernizacji dróg w państwa gminach. Jest to ostatnie rozdanie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dzisiaj podpiszemy umowy ze wszystkimi tutaj obecnymi, ale łączna liczba samorządów to 36 i kwota ponad 80 milionów złotych. Uda się dzięki temu zrobić ponad 70 kilometrów dróg. Ten nabór pokazał też, jak bardzo koszty wszystkich modernizacji poszły do góry. Ostatni nabór miał miejsce w 2016 roku, gdzie udało się dofinansować prawie 100 samorządów i na kwotę prawie 100 milionów złotych. To pokazuje, jak
wszystkich nas dotykają te koszty kryzysu, z którym wszyscy się borykamy i mam nadzieję, że szybko on się skończy, płynnie przejdziemy do przyszłej perspektywy finansowej w dobrej atmosferze, tak jak dzisiaj przy podpisywaniu umów, które na drogi, które będą służyły lokalnym społecznościom w Państwa samorządach. Serdecznie gratuluję tych dobrze napisanych wniosków, dziękuję pracownikom Departamentu Rolnictwa za ocenę tych wniosków i zachęcam Państwa, tak jak podobnie jak marszałek Artur Kosicki, do składania wniosków w przyszłej już perspektywie finansowej. Konkursy będą startowały już w przyszłym roku. Korzystając z okazji, wszystkiego co najlepsze na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeśli jest z nami pan starosta Marek Bobel, starosta powiatu siemiatyckiego, to